Powiem ci tak, ja przez wiele, wiele lat nie lubiłam swojego głosu. I jak słucham swoich nagrań z lat 80., to mówię tak, Boże, jak ja śpiewam, jak jakaś dzidzia, jak dziewica orleańska, nie wiem, ani aniołek po prostu. Cześć, przed wami kobieta z werwą, wciąż pełna pomysłów, o których porozmawiamy za chwilę, wciąż najpiękniejsza. Majka Jeżowska, witam cię. Cześć, dziękuję. No dziękuję. Nigdy nie byłam najpiękniejsza w klasie, ale to, że śpiewam tę piosenkę od lat, jest fajne, bo bardzo często jest używany ten tytuł piosenki do przedstawiania mnie, więc czuję się najpiękniejsza w muzotoku. Dziękuję ci pięknie za to, że przyszłaś do programu. Porozmawiamy o twoich nowych pomysłach, nowych produkcjach, no, może powiedzieć dzieciach. No tak, tak. Dokładnie. No tak, no bo piosenki, wszystko co tworzymy i wypuszczamy w świat, to jest porównywalne do tego, jak zaprowadzamy dziecko do przedszkola po raz pierwszy, albo wysyłamy do szkoły, albo na studia. No, chcemy, żeby sobie poradziło w tej nowej sytuacji, więc jeśli wychodzimy ze studia z jakimś nowym utworem, no to chcemy przede wszystkim, żeby mu się wiodło. A co to znaczy? No, żeby dotarł do słuchacza, do fanów, żeby się dowiedzieli, bo dzisiaj jest to bardzo z jednej strony ułatwione, bo możemy wrzucić po prostu do sieci, ale z drugiej strony jest tego tak dużo, że musimy im dać znak, że to jest i gdzie tego szukać. Ja mam problem z tym, żeby być wokalistką, którą słychać w radiu. I to jest rzadkość. Jeśli to się zdarza, to są na ogół stare rzeczy. Wolałabyś pewnie, żeby się mówiło o tych rzeczach nowych, o twoich dzieciach, o twoich wymuskanych postaciach, postaci piosenki Skazana chociażby, tak? No tak, bo no każda nowa piosenka to jest dziecko. I to jest porównywalne do tego, jak odprowadzamy dziecko po raz pierwszy raz do żłobka, czy do przedszkola, czy do szkoły, czy wysyłamy na studia. No chcemy dla niego jak najlepiej, chcemy, żeby sobie poradziło. Problem jest taki, że oczywiście ja nowe utwory mogę wrzucić do streamingu, mogę wrzucić teledysk na mój kanał YouTube'owy, ale ktoś musi wiedzieć, że ten kanał jest i chcieć tam zaglądnąć. Wolałabym, żeby można było posłuchać moich piosenek w radiu, ale to jest właściwie od wielu, wielu lat niemożliwe. I zastanawiam się dlaczego, bo moje piosenki są bardzo melodyjne i bardzo szybko wpadają w ucho, więc można powiedzieć, że są komercyjne. Może nie są najłatwiejsze według trendów, które dzisiaj obowiązują, mają na pewno bogatszą harmonię niż takie proste kawałki pisane na trzech akordach, ale jednakowoż nie mówię tego z jakiejś tam próżności czy nieskromności, ale moje życie mi pokazuje to doświadczenie, że nawet jak tworzyłam piosenki, które nie gościły na playlistach, albo były wykonywane głównie na koncertach przeze mnie, albo były na płytach, to po latach się okazuje, że to są niezapomniane melodie, że one zapadły gdzieś tam, wiesz, na twardy dysk, zostały zapisane, to znaczy, że mają bardzo oryginalne, niezniszczalne melodie. To oznacza też, że to są piosenki popowe i radiowe. Dokładnie. Więc ja dzisiaj nie wiem, co to oznacza radiowa piosenka, albo że coś nie jest radiową piosenką, bo ja pamiętam, że słuchało się radia właśnie dlatego, że ta muzyka była różnorodna i się szukało czegoś oryginalnego. A dzisiaj mam wrażenie, że wszystko brzmi tak samo. Ja czasami nie odróżniam wokalistów jednych od drugich i czasami mam wrażenie, że ten sam producent robi wszystkim płyty, więc to chyba nie o to chodzi. I to nie jest nieuprawomocnione to, co powiedziałaś, to, co mówisz, że ten producent. Ale pamiętajmy o tym, że mamy teraz zupełnie inną sytuację, bo mamy wielorakość, możliwość dostępu. Wiele osób w ogóle nie słucha radia.
Ja też do tej grupy należę. Dokładnie. I oni właśnie szukają źródeł szukają, mogą trafić na muzykę twoją, słuchając, oglądając programu Zotok albo inne audycje. I na tym to polega, że mamy z jednej strony pretensje do stacji radiowych, że grają to samo, ale mamy to ich, mamy, że tak powiem, swoje. I myślę, że jest w tej chwili taka tendencja, że jednak radio będzie musiało troszkę zmienić politykę, no, dlatego że generalnie radiostacje, oprócz tego, że grają muzę, to głównie służą też do informowania ludzi, czyli ta część informatyczna, no jeśli są jakieś audycje autorskie, tak, ale ta część newsowa jest bardzo ważna i ona jest skierowana do ludzi dojrzałych, można powiedzieć. Małolaty nie słuchają radia. I oprócz tego, że jest ta newsowa część informatyczna, informacyjna, to muza jest jakby dla małolatów, dokładnie, którzy radia nie słuchają, więc tu musi nastąpić jakaś jednak zmiana. Twoja opowieść myślenia skazana, tytuł jest trochę mylący poniekąd, bo ty jesteś właśnie wyzwolona, ja bym powiedział, z tego, co opowiadałaś w niektórych wywiadach, że to, no to jakby jest twoje wyzwolenie, tak? Czyli nie skazana do poniekąd, ale poniekąd wyzwolona. Wiesz co, skazana, tak? Nie chce być skazana. No właśnie. Więc taki jest wydźwięk refrenu mojej najnowszej piosenki, która jest nie tylko kobieca, myślę, że jest skierowana do tych wszystkich, którzy boją się zmian w życiu, bardzo trudnych, bolesnych, boją się samotności, a ja śpiewam w refrenie, że wolę być całkiem sama, niż na wieczną zimę być skazana. Bo piękne podsumowanie, piękna pętla tego, z czym ty się zmagałaś, tak? Tak, to jest jedna z nielicznych piosenek, do których napisałam słowa, bo ja wolę, żeby słowa pisali ludzie, którzy naprawdę potrafią to robić, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że parę tekstów popełniłam, głównie świątecznych. Napisałam wiele lat temu piosenkę Chcę z tobą spędzić święta, którą nagrałam razem z Andrzejem Krzywym i z grupą Demono. I tam też jest mój tekst. Potem napisałam kolejną świąteczną piosenkę Swingująca zima dla mojej koleżanki Olgi Bończyk. No, ale która była gościem Muzotoku też. No właśnie. I te świąteczne teksty są może łatwiejsze, bo mają konkretne przesłanie i poruszamy się pomiędzy choinką a barszczem, pomiędzy Mikołajem, śniegiem, korkami na ulicach i tak dalej. Ale tu wydawało mi się, że najlepiej przekażę swoje emocje, które towarzyszyły mi podczas pisania tej piosenki, bo ta piosenka powstała 6 lat temu. Pamiętajcie, słuchajcie, że to niespodzianką jest nie tylko to, że śpiewa to o swoim wyzwoleniu Majka, ale też po części jest tam jeden gatunek muzyczny, o który chciałem cię zapytać, czyli o końcówkę rapową. Tak. Co jest oczywiście zaskoczeniem pewnym, bym powiedział. Ale fajnym. Tak, jest to super. Jest to myślę dzisiaj, po pierwsze, takich połączeń jest bardzo dużo w muzyce i ja uwielbiam kolaboracje, a ponieważ pracuję od 5 lat z Leną Romul, która jest w moim zespole i pianistką, i saksofonistką, i super kumpelą, i przede wszystkim śpiewa ze mną też wszystkie harmonie. I okazało się, że obie byłyśmy na takiej płycie dub, takiej dubstepowo-regowej. I obie dostałyśmy ten sam loop, do którego musiałyśmy napisać. I to była pierwsza wersja Skazanej, która do końca nie podobała mi się, bo była bardzo uboga harmonicznie właśnie. Był loop, który się kręcił w kółko. I zmieniały się tylko pogłosy, no tak jak w dubstepie, że bardziej perkusja i to jest bardziej aranż, że... Czyli rap bardziej cię przy... No tak. I Lena do tego samego loopa zrobiła kompletnie inny numer i jak się potem zgadałyśmy,
że już wcześniej miałyśmy ze sobą do czynienia, to stwierdziłam, że skoro podchodzę do skazanej i chcę ją zrobić popowo bardziej, to fajnie zamknąć tą historię również wspólnym nagraniem. I Lena bardzo szybko dopisała swoją wersję, ale jakby tego samego tematu, bo co mi się podoba, że my jesteśmy kompletnie różne, jeśli chodzi o pokolenie, o wiek również. Lenka jest młodsza ode mnie o 30 lat, ale słucha bardzo dużo hip-hopu i świetnie pisze teksty. I to nie był dla niej problem wskoczyć. Ale ty, jak widzę, też generalnie sobie z tym poradziłaś bardzo fajnie. Nie jest to problemem dla ciebie zmiana stylistyki. No wiesz co, ja całe wakacje występowałam z problemem. Z problemem, właśnie. No. Na hip-hopowych imprezach. To więc, niesamowite w ogóle zestawienie. Popkillerka jesteś. No. Tak, w zespole, w moim będzie. Inne zespoły, na przykład w trasie, mówię, bo zaobserwowałam to przecież, spotykamy się z różnymi ekipami w trasie i większość ekip albo idzie grzecznie spać, albo sobie czegoś tam słucha, a mój band jest tak niesamowity, bo jest złożony z bardzo twórczych osobników i osobowości i oni piszą rapy. No. I sobie... I od razu gitarzysta Snipey bierze iPada, robi bity, Lena pisze rapy, bębniarz Mateusz Modrzejewski pisze rapy, basista pisze swoje rapy i my mamy już takich numerów chyba z kilkanaście. Właściwie płytę można by było wydać pod tytułem Hip-hop z busa, ale aczkolwiek my to nazywamy patorapem, bo tam jest bardzo dużo takich niecenzuralnych słów, no ale jak ale rap, to kopie, no słuchaj, tak musi być. Dokładnie, to jest to. Nawet mnie się to zdarza. Każdy ma prawo do wyrażenia swoich emocji w jakiś sposób, nawet czasami z użyciem słów niecenzuralnych, byle nie było to normą, tak? No tak, tak. Tak, ja mam taką definicję. Oczywiście. Temat skazanej wywołał wiele, no tej historii dookoła, wywołał wiele wokół ciebie, nie wiem, czy zamieszania, czy szumu medialnego, tak? Jak ty do tego podeszłaś? No wiesz co, szum medialny jest potrzebny, żeby dowiedzieli się ludzie o nowej piosence, czy o tym, że jest teledysk i o tym, że no ja jestem troszkę taka Zosia Samosia, bo ja to wszystko robię sama. Dlaczego? Dlatego, że no nie mam szczęścia do managementów i do firm fonograficznych. I kiedy po moim długim pobycie w Stanach Zjednoczonych, w połowie lat 90. wróciłam ze Stanów do Polski z materiałem na nową płytę pod tytułem Kolorowe dzieci. To oczywiście były piosenki familijne, ale nagrane w Stanach z zawodowymi... Czyli miałaś gotowy materiał. Muzykami amerykańskimi, sesyjnymi. Z tej płyty pochodzą Kolorowe dzieci, Moja planeta, Owocowy karnawał. Bardzo dużo takich hitów i to nagranych naprawdę z najlepszą ekipą. I żadna firma nie była tym zainteresowana, więc co zrobiłam? Założyłam własną firmę fonograficzną, ja Majka Music, za namową mojej pani profesor Krystyny Prońko, która już miała swoją firmę założoną, więc wszystko mi wytłumaczyła co i jak. I potem ja przez wiele lat wydawałam sama swoje płyty, sama produkowałam teledyski. Właściwie do dzisiaj tak jest. Dlaczego? No dlatego, że kiedy w ubiegłym roku byłam nominowana do Fryderyków w kategorii muzyka rockowa za płytę live, podwójny album z wydawnictwa Poland Rock Live, to wysłałam kilka nagrań do różnych firm, no że jest potencjał. Majka daje czadu, nie zmiana imidżu, bo właśnie o to chodzi, że imidż nie da się zmienić. No jestem jaka jestem, jestem energiczną osobą, kolorową, uśmiechniętą, która nie będzie śpiewać
przy fortepianie w czarnej długiej sukni. A taka była wizja jednej z wytwórni, że oni widzą mnie tak, a ja się nie zmienię, mam za dużo lat, żeby teraz być produktem i się zmieniać tak, bo ktoś, kto nawet nigdy nie był na moim koncercie, więc nie wie, że to, co robię, wypływa ze mnie, że to jest po prostu autentyczne, nieudawane, że ja nie będę kimś innym w moim wieku nagle, nie zmienię się. Ale jesteś w stanie być spontaniczna, tak niekontrolowanie, bo masz jakąś, oczywiście jesteś osobą energiczną, jak mówisz, ale to jestem wynika z charakteru, ale spontaniczność czasami polega na tym, że robisz coś, niekoniecznie coś, co normalnie byś zrobiła. Wiesz co, jestem spontaniczna na pewno w wypowiedziach i bardzo często żałuję, że jestem spontaniczna, bo mi się coś wyrwie, coś, brzydko mówiąc, chlapnę i właśnie to chlapnięcie jest wtedy... Tak, no i właśnie wiesz, robi się z tego nie wiadomo jaką się aferę. Robi, tak. Czyli to nie jest element twojej strategii? Nie, no ja po prostu jestem szczera i żywiołowa. I jak widzisz, wiercę się i trzeba mi ciągle zmieniać mikrofon. Wiercę się, coś mi się przypomina, staram się odpowiadać szczerze, uczciwie i nie mam żadnego wyrachowania. Nikt mi nie pisze odpowiedzi ani pytań, więc no tak jak w życiu, no nie wszystko się udaje, super. Nie nauczyłam się przez te wszystkie lata, nie nauczyłam się trzymać właśnie, utrzymać swojego temperamentu w ryzach. Nie nauczyłam się bycia ostrożnym na manipulacje, na wrabianie mnie w jakieś rzeczy. Jestem naiwna, jestem otwarta, widzę wszędzie raczej kolor niż czerń i tak dalej. Więc z jednej strony to są zalety, bo lubię siebie za to, ale czasami się płaci za to. Tak, no, obrywa się po prostu. Chciałbym jeszcze chwilkę porozmawiać o jednej piosence Nie wciągaj mnie, która jakby też pojawiła się po dłuższej nieobecności. Tak, tak. I ona też ma jakieś przesłanie. Pewnie każdy mógłby sobie swoją, że tak powiem, wizję tego. Jakie jest twoje w kilku zdaniach? Wiesz co, to może nie jest piosenka hitowa, chociaż w moim mniemaniu jest, dlatego że ona rusza. Ona ma bardzo dobry beat, bardzo dobry groove i brzmi bardzo nowocześnie, chociaż słyszę też, że jest oldschoolowa, nie wiem dlaczego, bo powstała teraz. Ale być może oldschoolowość dla niektórych oznacza posiadanie melodii. Po prostu. Dokładnie, a nie produkcji. Wiesz, tak, tak. I jeśli to o to chodzi, to bardzo się cieszę, że jest oldschoolowa, bo wydaje mi się, że w piosence o to chodzi, żeby była melodia, no, taka zapadająca w pamięć. I ja udzieliłam kiedyś wywiadu, byłam w takim podcaście, w którym poznałam autorkę tego tekstu. I był to dla mnie zaszczyt i szok, że zaproponowała mi napisanie tekstu dla mnie. I to właśnie jest Nie wciągaj mnie w swoją szarość. Więc pomyślałam sobie, że skoro taka osoba, poważana pisarka, literatka, obdarowała mnie takim tekstem po naszej rozmowie, to znaczy to jest o mnie, no bo to cała piosenka jest o mnie. Bo ja się nie zgadzam na szarość. Ja zawsze wybiorę kolor. Tak, na szarość taka jestem. I chodziło też o to, żeby dać generalnie taki sygnał dziewczynom, które czasami właśnie nie mają odwagi powiedzieć drugiej osobie: słuchaj, no męczę się z tobą, no nudzę się, albo ciągniesz mnie w dół. A ja chcę czegoś od życia, a ty chcesz, żebym siedziała w kapciach i patrzyła z tobą na mecze, na przykład mundialowe. Okej, a propos. Więc ponieważ ja znalazłam się w takim, a nie innym momencie swojego życia, że poczułam się naprawdę dobrze sama ze sobą, niezależna, odważna, otwarta i same dobre rzeczy do mnie zaczęły przychodzić. Właśnie wtedy, kiedy zamknęłam pewien etap życia, zamknęłam drzwi, powiedziałam dosyć
ja chcę jeszcze, mam apetyt po prostu, chcę poznawać jeszcze życie, chcę być kolorowa, nie chcę być tłamszona, nie wciągaj mnie w to swoje szare życie, nieudane czy tam udane. Dzisiaj to jest metafora, tak? Tak, bo to można odwrócić, bo to można na przykład, bo mówimy o stosunku damsko-męskim, można odwrócić, że to może powiedzieć facet. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Czyli ja nie mówię, że ja, ale generalnie. Tak, że on do tego faceta absolutnie nie. To może być też na zasadzie, nie wiem, uczeń, nauczyciel, obywatel, państwo, tak? Obywatel, rząd, wszelkiego rodzaju manipulacje nie są zdrowe i ja zawsze gdzieś tam próbuję bronić siebie, tego, z czym nie jest dobrze. Ja nie lubię być strasznie, no jestem niepokorna, ale teraz to jest dziwne, bo jak byłam dziewczynką w szkole, to byłam bardzo porządną uczennicą, bardzo posłuszną, pokorną dziewczynką. Więc ten rock and roll w sercu i w życiu pojawił się wraz z taką świadomością. Jedni mają ją wcześniej, drudzy nie, ale wiesz, to życie wymusza na nas takie decyzje i takie wybory. Więc ja tego rock and rolla miałam w sobie zawsze, ale nie walczyłam. Ja nie byłam osobą, która wykrzykuje jakieś hasła czy śpiewa. No śpiewałam większość swojego życia bardzo ładne piosenki, mądre dla dzieci. Więc... No i teraz się okazało, że pomyślałaś sobie, kurczę, no zrobię to, co lubię, a czego, znaczy to, co lubię, co mi w duszy gra i dajesz przykład innym, tak? Bo za to tak. Oglądajcie, słuchajcie to, co ma do powiedzenia Majka, to co, o czym śpiewa i o czym będzie śpiewać, bo mam nadzieję, że coś tam z tego tak, będzie. Tak, tak. No wiesz co, na pewno takim kopem do działania był mój koncert na Poland Rock Festiwalu, którego nikt się nie spodziewał. Ja na ten festiwal sama się zgłosiłam, bo wiedziałam, że potrzebuję takiej przestrzeni, żeby pokazać światu, że ja jestem kimś innym. Że ja już nie jestem panią w tiulowej halce, która kilkadziesiąt lat wcześniej śpiewała dla małych dzieci. Tylko mam teraz świetny zespół młodych muzyków. Gramy rockowe wersje kawałków, które bawią wiele pokoleń, więc naprawdę... możemy pokazać to, co robimy dzisiaj i gdzieś trzeba się pokazać, no po prostu. I wydawało mi się, że zresztą moi muzycy z zespołu namawiali mnie na Poland Rock od wielu, wielu lat, ale ja nie wierzyłam, że ja tam pasuję. I dopiero jak dostałam od Jurka Owsiaka zielone światło, że cała ekipa jest podjarana, że ja tam przyjeżdżam. Chociaż internauci byli... nie do końca przekonani o tym. A potem, jak się okazało, że cały tłum, prawie 100 tysięcy ludzi przyszedł pod małą scenę, a na dużej scenie grała bardzo znana kapela heavy metalowa, na której było dużo mniej ludzi niż na moim, no to się okazało, że to jest wydarzenie. Wydarzenie festiwalu, ponieważ ja zawsze mówię, że nie możemy porównywać na przykład koncertu, powiedzmy kultu, bo jak idziesz na kult, to się spodziewasz kultu i dostajesz kult. Czy Agnieszkę Chylińską. Jest jeden do jednego. To, na co przyszedłeś, to masz. A na Majkę Jeżowską właściwie szli ludzie troszkę z sentymentu, poprzebierali się w tiule, bo ja widziałam całą tą grupę, która nadciąga na mój koncert. A tu trochę Hare Krishna, a tu flagi LGBT, ale generalnie tłum bardzo różnorodnych ludzi w różnym wieku i oni myśleli, że sobie tak pośpiewają pod sceną. Nie wiem, co sobie myśleli, ale jak my zaczęliśmy w ogóle rapem, hip-hopowym, zespół napisał specjalnie o mnie rap. Zresztą to można zobaczyć, bo z tego koncertu wyszło DVD, za które właśnie byłam nominowana po raz pierwszy w życiu i pewnie ostatni. Chyba, że jak i za całokształt, może kiedyś ktoś wpadnie na ten temat, to się okazało, że my naprawdę
chciałabym powiedzieć niecenzuralne słowo. Okej, dobra. To... ale nie powiem, że gramy świetnie, tak? Że jest naprawdę rock and roll, że jest ogień, że jest ostro, że jest szybko, że jest głośno. Dokładnie. Słuchaj, a zobaczysz dopiero, co za chwilę będzie, bo ja mam od ciebie niespodziankę na podsumowanie naszego spotkania, czyli 5 tendencyjnych pytań, tak zwana piątka Deresza. I tutaj będą pytania kulturalne, ale ciekawe. Kulturalne, oczywiście. Ale ciekawe, dobrze. No to lecimy. Ja przyszłam do bardzo kulturalnego programu. Oczywiście, jak i kulturalnie rozmawiamy o kulturze. Tak, dobrze. Pytanie pierwsze. Piosenka, którą często śpiewałaś w dzieciństwie, to? Mam chusteczkę haftowaną, chyba. Bo jak to częściej? To były takie zabawy, wiesz, w kółku. No. Utwór, którego nie cierpisz. Tak, robi... Ale mojego, czy w ogóle? Nie, no... Wiem. Jak się nazywa ten zespół? Way of Blonde? Nie. Four Non-Blondes. Tak się nazywa zespół. Nie wiem, gra mi na nerwach. Blondynki. Okay. Tak, gra mi na nerwach. Dałabyś wiele, żeby wystąpić? Ojej. Być może mi się to uda, bo trwają rozmowy o moim występie na Jarocinie. W Jarocinie, na festiwalu oczywiście rockowym. Może kiedyś jeszcze wystąpię na Poland Rocku, ale póki co jestem zadowolona, bo i tak gram w miejscach, o których wcześniej nie marzyłam. Na przykład zagrałam na męskim graniu, co prawda z problemem, ale też by mi się marzyło właśnie... Zespołem problem. Tak, z problemem. Tak, zespołem, z raperami, z duetu problem, ale marzyłoby mi się również męskie granie z moim zespołem, z moim repertuarem. Okay. Czyli przechodząc do kolejnego pytania, to o śpiewaniu będzie, czyli czy chciałabyś umieć śpiewać jak ktoś? Czy raczej... Powiem ci tak, ja przez wiele, wiele lat nie lubiłam swojego głosu. I jak słucham swoich nagrań z lat 80., to mówię tak, Boże, jak ja śpiewam jak jakaś dzidzia, jak dziewica orleańska, nie wiem, aniołek po prostu. Ale takie było moje życie też, anielskie dosyć. Jak zaczęłam popalać papierosy, troszeczkę inaczej żyję, mniej higienicznie, można powiedzieć, i mniej anielsko. I ten głos nabrał też więcej życia, nabrał, ma trochę blizn, troszkę inaczej interpretuje na pewno. Mhm. Więc teraz mi się podoba, jak śpiewam. A poza tym mam do siebie zaufanie i wiem, że jestem uniwersalną wokalistką. Ja śpiewam bardzo różne rzeczy, na przykład... Przepraszam, że odbiegam od pytania, ale tylko powiem, bo rozmawialiśmy o moich dwóch nowych piosenkach. Nie wciągaj mnie i Skazana. Za chwilę wypuszczę, w przyszłym roku wypuszczę bardzo fajny numer, też w innym stylu, zupełnie ze słowami Jacka Cygana, ale ostatnio nagrałam piosenkę o duszku, piękną, liryczną balladę z akordeonem do słów Jacka Cygana. Napisałam muzę oldschoolową. Mhm. I tam zupełnie inaczej brzmię niż na przykład w piosence Skazana, bo ja umiem się dostosować do muzyki i do aranżacji, więc nie chciałabym brzmieć jak nikt inny. Okej, okay. Ostatnie pytanie z tej serii 5 pytań tendencyjnych, ja to zawsze nazywam w cudzysłowie. Nigdy nie zaśpiewasz. Nigdy nie zaśpiewam. Mhm. Na pewno nie zaśpiewam w programach coverowych. Nie lubię śpiewać coverów. Nie lubię udawać kogoś innego, więc nie zaśpiewam w programach, w których musiałabym udawać kogoś innego. Bardzo ci dziękuję. Słuchajcie, bierzcie przykład z Majki, osoby, która jest... Nie musicie brać przykładu, ale każdy musi znaleźć siebie, po prostu. Dokładnie. I
taką optymistyczną definicją będziemy kończyć spotkanie. Bardzo było mi miło, Majko. Dziękuję. Odwiedziłaś program. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. No muzotok, no wiesz, to ja lubię tokować o muzyce i nie tylko, ale polecę jeszcze może wszystkim fanom programu Muzotok mój kanał na YouTubie. O, właśnie. Bo ja tam wrzucam co jakiś czas vlogi, bo zostałam również vlogerką. I to są bardzo fajne vlogi, właściwie jak programy rozrywkowe, w których pokazuję, co się u mnie dzieje i tyle. No to zapraszamy, tak? Do vlogów na kanał na YouTubie. Majka Jeżowska. Dziękuję pięknie. Dziękuję.